Szczęść Boże, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego vloga. Dzisiaj powiemy sobie o ambonie. Ambona jest stołem Słowa Bożego, bo to z niej w czasie mszy świętej głosi się Słowo Boże. Ambona powinna być wykonana z kamienia oraz na stałe umiejscowiona w kościele. Z ambony wykonujemy czytania mszalne, psalm responsoryjny, czytamy Ewangelię oraz możemy głosić homilię oraz podawać intencje modlitwy wiernych. Przy ambonie mogą stanąć lektorzy pobłogosławieni oraz osoby duchowne, to znaczy diakon, prezbiter i biskup. To tyle w naszym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za uwagę oraz tradycyjnie proszę o lajkowanie i subskrybowanie oraz pozostawienie komentarza. Szczęść Boże i do zobaczenia.